Witajcie, tym razem przejdźmy już do omówienia jakby samego tabletu. Więc no, Asusik jest 7-calowy, 1280x800 pikseli, ekran HD. Technologia wykonania ekranu to jest IPS, podobno ma blade kolory, zobaczymy. Corning Glass, czyli takie zabezpieczenie, to szkło, które nie ma się tutaj niszczyć. Niestety tylko jedna kamerka, 1-2 megapiksela z przodu. 340 gram, no jest leciutki. 16 giga to ta wersja ma, giga RAMu. Bateria tam 4325 dokładnie. Według producenta 9 godzin odtwarzania wideo, 10 godzin surfowania po internecie, 10 godzin czytania jakiegoś tam, jakichś tam e-booków i tak dalej i 300 godzin standby. No zobaczymy. 4-rdzeniowy procesor Tegra 3. Do tego Wi-Fi, tutaj nie ma modułu 3G. Bluetooth też jest, port micro USB tutaj mamy. Tu mamy 3,5 jacka. Z tej strony nic nie mamy. Z tej strony mamy włącznik. Nie wiem, czy to widać w ogóle. Włącznik i tutaj do podgłośniania, tak? Dodatkowo NFC jest zbudowany, akcelerometr, GPS, żyroskop i magnetometr. To było wszystko. Spróbujmy to włączyć w ogóle, czy on się włączy. Google. Spróbujmy jakoś to tak ładnie. Może przybliżymy troszkę. No, tu się trochę, to słońce, ta lampka się trochę odbija, ale welcome. A czemu United States? Myślę o Polski. Polski. Witamy. Aha, dobra. Czy tu widzicie to wszystko? Aha, bo tu będzie to na tej zasadzie, że wszystko jednak jest. Dobra, to czekajcie. Sobie tylko tutaj wpiszę kodzik. Dobra. Myślę, że się połączy. Masz już konto Google, tak. Aha, dobra. To znowu mnie na chwilę nie będzie. Ale obiecuję wam, że to szybko będzie trwało. Dobra, już jestem, sorry, że tak długo. Nie wiem, może wam to skrócę troszkę do cierpienia. Tworzenie kopii, przywracanie. Przywróć, nie chcę, tego też nie chcemy. Używaj funkcji lokalizacyjnej. Aha, dobra, to jest tak. Chwileczkę. Tablet jest gotowy do użycia. Aby zaś już do tej okręgu. Aha. Aha, kurde, teraz ja się muszę trochę przyzwyczaić, bo nie miałem Nexusa, więc nie wiem. Zacznę, jaka wersja systemu. Czyli... Aha, wygląda na Jelly Beam, tak? Ale upewnijmy się. Jak tu wejść do ustawień? Jak tu się wchodzi do ustawień? Dobra, Jelly Beam jest, bo to widać od razu. Zobaczmy, z którego jest ten... A, Jelly Beam, ale tutaj będzie... Dobra, 8 aktualizacji, ciekawe. Nie wiem, czy widzicie w ogóle tutaj. Wyświetlacz rzeczywiście jest taki troszkę, jakby kolory były nienasycone, ale może dzięki temu będzie się fajnie to wszystko czytało, tak?
Dobra, w międzyczasie wszystko się tutaj pościągało, tak? Poaktualizowało. Zobaczmy, jak na przykład wyglądają mapy teraz, bo szczerze powiedziawszy, jestem ciekaw. Aha, cicho, bo tu jakieś. A, bo tu trochę inaczej to wszystko wygląda. Czemu tutaj nie ma GPS-u? Szukiwanie GPS. Satelity i tak nie znajdziesz, więc po co? Tak, znajdź po prostu tak. Pomiń. Dobra. Znalazł, czyli zróbmy. A, tu będzie wracał. Teraz tak, możemy sobie tu powiększać. Ue, no kurde, fajnie to chodzi. Myślałem, że tu będzie jakaś kicha, że to się będzie, że tak powiem, wieszać, tak? Ale nie, no fajnie, fajnie. Zróbmy sobie jeszcze. Aha, bo teraz menu tutaj jest z tej strony, tak? To trzeba się trochę przyzwyczaić teraz, bo faktycznie no brak fizycznego klawisza i bocznych tutaj. No trochę inaczej tutaj jest wszystko. Więc warstwy, ruch, zróbmy sobie. Tada, tak Poznań wygląda. Więc nie, no muszę przyznać, że naprawdę ten ekran fajnie wygląda. Rzeczywiście rozdzielczość jest niezła, naprawdę ładnie to wygląda. Najbardziej co mnie interesuje, to szczerze powiedziawszy, to są wszystkie aplikacje Google. Dobra, to mnie interesuje. Tu, logowanie. I chciałbym zobaczyć po prostu, jak będą wyglądały. Ok. Dobra, tutaj jakaś kryptoreklama. Filmy, aha, te, które jeszcze wam nie przesłałem. No dobra, ale to pewno zobaczycie później. Zobaczmy coś, tutaj jakiś ten, aha, ten live co był. I teraz tak. Rozumiem, że mogę sobie obrócić. O, tak. To mi się podoba. Możemy sobie ściszyć. Dobra, że... Aha, tego nie można przewijać. No właśnie, coś tu jest takie. Powiedzmy, że weźmy cokolwiek innego. Nie wiem, czy wy to widzicie w ogóle. O, tak. No to. Tyk. Nie no, obrazy fajne. Dobra, to się chowa tutaj. Aha. No chowa się. Zostaje delikatna ramka, to prawda, ale. No nie no, obraz jest bardzo ładny moim zdaniem. Wszystko ładnie wygląda. Sprawdźmy jeszcze, czy... Niektórzy mówili, że coś tu skrzypi, tak? Że budowa skrzypi czy coś. No nie, tu nic na razie nie skrzypi, tak? Aha! To jest też ważna informacja. Czekajcie. Wersja, znaczy ten... rewizja C90, czyli chyba to jest ta najnowsza z tego, co czytałem ostatnio, tak? Na tym też mi zależało, ale panowie... Euro RTV nie mogli do tego dojść, długo do tego dochodzili, żeby właśnie sprawdzić to, bo nie wiedzieli gdzie, jak i co. No, już widzę jedną wadę, na pewno będzie się strasznie palcował, zdecydowanie bardziej. Dobra, ale zróbmy tak, że położymy sobie tutaj tablecik nasz i weźmy sobie obok nasz kochany telefon. Jest różnica, co? Różnica ekranów jest naprawdę potężna. Mimo, no tutaj 4,8, czyli prawie 5 cali, ja tu mam 7, ale widać różnicę, tak? No to jest na pewno gdzieś około 80% więcej powierzchni, mimo tego, że nam się to tak wydaje, że przekątna jest ciut mniejsza, ale jeśli chodzi o powierzchnię ekranu, to tam no, zdecydowanie się zwiększa. No, zobaczymy, no więc tak, myślę, że będę co najmniej jakieś filmiki robił takie, oj, sorry, takie, no mniej więcej jak na poziomie, och. Przepraszam, na chwilę, dobra. Myślę, że będę robił takie filmiki na poziomie jak z S3, czyli będę omawiał poszczególne punkty, które uda mi się tutaj poznać i tak dalej. No i będę wam pokrótce pokazywał to i myślę, że będą jakieś pytania albo sami mi coś pokażecie i wtedy będziemy mogli no, zrobić sobie jakieś porównania, jeśli będziecie mieli ochotę. No i wszelkie pytania oczywiście mile widziane w komentarzach. Trzymajcie się, cześć.